Cześć, witajcie. Jestem Futrzak, a to jest już piąty odcinek. Zagrajmy w Orcs Must Die. Jesteśmy w części zamku, która się nazywa Wild Blades. O nie, sorry, Lunch Break to była nazwa broń. No więc dobrze, co sobie tu wziąć? Właśnie mamy nową broń, nowy Wild Blade. No to na pewno bierzemy pas, weźmiemy to. To. Czy uczników brać? Jak ta mapa wygląda? Będą tędy biec. O, ale też tędy. To chwila, jak będą biegli tędy, to biegną tak. Aha, tędy biegną, tutaj. No, tak, tak. Dzisiaj muszę obstawić ten cały korytarz. I tutaj jeszcze by można było jakąś pułapkę dać. Czyli tak, czyli cały korytarz ten, tutaj. No i tutaj. Ale tak teraz myślę jeszcze, jak tutaj to wygląda. No, można zrobić, czyli na pewno będą jeszcze potrzebne barykady. Barykada. Czy to mi się przyda? Chyba nie. Ale wezmę jeszcze to. No i weźmy to. A, ma być ogr, więc bierzemy to na pewno. Jeszcze sobie tylko tutaj poustawiamy rzeczy. No więc dobrze, już sobie zrobiliśmy. Tak, jakby to nazwać. No, łatwo poszło. Dobra, więc weźmy, połóżmy to. I teraz tak pomyślałem, że skoro mają wejście tylko tutaj, to im zabarykadujemy. I żeby przejść dalej, będą musieli iść tutaj naokoło, przechodząc przez tą całą główny pokój, to można nazwać, bo tu jest najwięcej pułapek, prawda? No i oczywiście tutaj pas. No widzicie, że jeszcze nikt nie przeszedł przez ten pokój, bo tutaj jednak trochę go naładowaliśmy. I koniec. Dobrze. Teraz może byśmy postawili już te barykady, ale i tak mi nie starczy. Więc teraz trzeba szybko tą barykadę postawić. Wow, właśnie, już zniszczyli ją. Czyli teraz trzeba już w ogóle się pośpieszyć. Jeszcze troszkę pieniążków i będzie. I będzie na nową barykadę jest. No i teraz muszą przejść sobie naokoło. I tak zrobimy tak samo tutaj, więc jeszcze będą musieli przejść przez ten cały pokój. Aha. Czyli zrobimy też tutaj. I będą musieli zrobić... będą musieli iść takim slalomem. O, już hordę skończyliśmy, więc może weźmiemy tak, po pierwsze przetestujemy nowe
pułapki. Pokaże mi się jeszcze, jak oni tu biegną. O, pokazuje się. Aha, czyli od początku. Ja widziałam, że oni wskakują gdzieś dopiero tu wchodzą. Więc dobra, damy odtąd dopiero. No schody nie można. Tutaj można. I jeszcze tutaj damy to spowolnienie. Ale to spowolnienie damy tak od samego początku. O, gdzieś odtąd. I wtedy tutaj wszystko weźmiemy tak tym smarem, czy co to tam jest. I w ogóle będą mieli problem z przejściem. Pójdziemy zobaczyć, jak działa ta nowa pułapka. Aha, no dobra. Szkoda tylko, że ma taki bardzo mały zasięg działania. I sprawdza się pewnie tylko w wąskich korytarzach. O, teraz jak pułapki się naładują, to... No, mój plan jak na razie działa. Przechodzę tak jak chcę. Wow, wow, wchodzi! A. Dobra. Co by tu zrobić? Szybko, 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 szybko. Wow, ała! O, nie uderzyło mnie. Dobra, postawimy jeszcze... Dobra, tak. Wow, zaraz jeszcze zginę. Nic nie mówię, bo nie wiem, co mam mówić. Wybaczcie, czy tam, no nie wiem. Wow, 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 wow. No dobra. Niech tak będzie. To było dziwne. Jeszcze ciekawe, czy jeszcze tam stoi. O, znikł. No cóż. Tu. I tu. Zaraz postawię te pozostałe dwa, ale chciałbym, żeby od razu ci co idą z prawej strony, żeby tych też już spowalniało. O, właśnie. Właśnie tu miałem jeszcze barykady postawić. O, widzę, że mam kasę, to mogę to szybko zrobić. Ale jeszcze tutaj trzeba. No, ale zawsze mają już coraz dalej. A spróbujmy ich tam wrzucić z powrotem. A, dobra, koniec hordy. To możemy sobie tutaj... Ale dalej nam chyba... A nie, dobra.
super. No i nic już tu więcej nie zdziałam. Więc odpalam. Te pułapki tam pewnie dużo robią, tam przezabijają kilku, jak tam idą dołem. No, nie mogę kontrolować dwóch stron i tylko najlepiej rozłożyłem się w tym głównym pomieszczeniu i tylko go pilnuję, ponieważ wiem, że idą tymi schodami. I tak chyba na tym bazuje cała technika gry, że gracz musi właśnie wykombinować takie miejsce. I te barykady nam w tym pomagają. Wow, ile was tu jest. A zrzućmy was tam. Widzę, że nie wszyscy wpadli. O, ale tam poro... Wow, ogry idzie. Dobrze widziałem? Ile was tu jest? Muszę przygotować pułapki na ogra. Tak, ogr. Wow, już się na mnie rzucił. Na niego nawet ta pułapka nie działa. No ludzie, kim on jest? Dobra, głupie pytanie. Ała. Dobra, weź ty zgin. A, zdziłeś się, co? A, jeszcze nie zdążył walnąć. Dobra, weźmy tutaj coś postawmy. Tak. Aha, dobra, to już mam porobione. Te małe smoczki jakby, wydaje mi się, że one na nich chyba nie działają pułapki, w ogóle je wymijają, te strzały przynajmniej. W ogóle w nich nie trafia tak jakby. A nie, nie, zabiję. Wow, znowu ty? O, patrzcie ile mu życia, ponad połowę życia mu ten cały tam pokój zmarnował. Ała, ała, zginę, ała, 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 ała. I pieniądze dla nas. Wow, a ty co? O. Tego, że nie zauważył. Ja się tak teraz pomyślałam, że możemy jeszcze równie dobrze wziąć tutaj, o tak. Bo wtedy jeszcze dłuższą mają drogę do pokonania. O, już nie mogę. Ale się fajnie ustawili. Wow, utknąłem. Aż akurat mi się skończyło tam. Ogra? Ogra słyszy, czy mi się wydaje? Chyba tak. Chyba. Też nie wiem. Nie wiem, czy on w ogóle wydaje jakieś dźwięki, czy nie. Ale was dużo tu ludzi. Orki. Wow! Tak, ogry. Ała, 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 ała. Spieprzaj, spieprzaj. Dawaj, chodź tu. Ała. Tu masz jeszcze, chodź.
Siódemka. I ja. Dobra, ty tam zginąłeś, trudno. O, dobra, koniec. O, dobrze, więc przeszliśmy poziom. Jako tako zobaczymy, ile jeszcze czasu. O, 3 czaszki. No, zadowalająco to nie jest, ale... Jakoś to ten... A. Około daj nam na to 13 sekund, 13 minut do przejścia, a my zrobiliśmy to w 13 i 16 sekund. No jakbym tak nie biegał, pokazywał pułapek, to wtedy ten, to może wtedy by nam się udało, ale dobra. A więc przeszliśmy. To był na dzisiaj koniec, zapraszam was do subskrybowania, klikania przycisku fajne pod filmem. Komentowania oraz zapraszam na swój kanał, gdzie znajdziecie jeszcze inne serie kręcone przeze mnie. I to było dzisiaj na tyle. Cześć.